Witam w kolejnym odcinku, w którym mowa będzie o stawkach transportowych i negocjacji stawek transportowych. Od czego one zależą? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie w dzisiejszym odcinku. Stawka przede wszystkim będzie zależeć od pojazdu, który zastosujemy. Inna będzie dla busa, oczywiście, inna będzie dla solówki, inna będzie dla transportu całopojazdowego. To jest oczywiste, że im większy sprzęt, tym większe koszty eksploatacyjne, tym większe koszty przejazdu i tak dalej, i tak dalej. A więc na pierwszym miejscu od pojazdu. Kolejną składową, która przyczyni się na wysokość stawki, to wielkość ładunku. Oczywiście, no. To jest też mniej więcej powiązane z tym, jaki pojazd użyjemy. 8 palet przewieziemy mniejszym samochodem, a 30 palet będziemy musieli podstawić firankę, czy tam naczepę 13.6. Także automatycznie stawki ładunków, powiedzmy, które zajmą 7 metrów na naczepie, dajmy na to 15 palet, z pewnością będą niższe aniżeli te, które zajmują całą naczepę. Takie ładunki nazywa się doładunkami. Czy to jest doładunek do ładunku, który już mamy, albo który możemy sobie jeszcze do tego dobrać. Dalej, trasa. Trasa, na której będziemy wykonywać transport. Zupełnie inna stawka za transport będzie na rynku krajowym w Polsce, mówię o Polsce, a zupełnie inna stawka będzie w transporcie międzynarodowym. Wszędzie, praktycznie w Europie, płaci się za drogi, a są kraje, w których bardzo dużo płaci się za przejazd autostradami. Takimi krajami jest Szwajcaria na przykład, Austria. Ogólnie dostanie się do Włoch jest dosyć drogie. Przejazd jednym tunelem Mont Blanc czy tam Frejus to są kwoty powyżej 100 euro za przejazd tylko jednym tunelem za 10 minut podróży. Mówimy oczywiście o ciężarówce zestawie, czyli ciągnik z naczepą, potocznie zwany TIR. Koszty są dosyć poważne i negocjując stawkę za transport na takiej trasie, trzeba mieć to na uwadze, że to nie będzie standardowa stawka, gdzie tam sobie jakąś wyznaczyliśmy. Tylko trzeba sobie te koszty doliczyć. Dojazd do takiego tunelu na przykład też kosztuje dosyć sporo. Kilkaset euro przejazd, powiedzmy, z Anglii do Włoch przez tunel Mont Blanc, to myślę, że to będą koszty rzędu kilkuset euro. Z samych autostrad. Także trzeba sobie to dobrze skalkulować, zanim się zdecydujemy na konkretną stawkę. Dalej, mamy rodzaj ładunku, jaki będziemy wieźć. To jest oczywiste, że przy minus 20 stopniach, w sensie towarze, który musi być przewożony na minus 20 stopniach, będziemy musieli zastosować naczepę chłodnie, uruchomić agregat, który pochłonie paliwo, co przyczyni się do wzrostu kosztów. Taka naczepa oczywiście jest droższa, a więc eksploatacja takiego pojazdu jest wyższa, koszty eksploatacji są wyższe, leasingi i tak dalej, wiadomo, nie? Przekłada się to wszystko na to, że ta stawka jednak musi być ciut wyższa. Są ładunki specyficzne, które zajmują dosyć dużo czasu. Na przykład stal. Ładowanie się na hutach stali zajmuje sporo czasu. Kierowca, zanim wjedzie na taki zakład, hutę stali, rafinerię, o,
Kierowca, zanim wjedzie na taki zakład, bardzo często zdaje test. Pytania dotyczą zasad bezpieczeństwa obowiązujących na danym zakładzie. Wszystko zajmuje czas. Także ładunek, załadunek stali na hucie może zająć 5-6 godzin. Także to też trzeba sobie policzyć. Oczywiście sprzęt, czyli naczepa, mulda i tak dalej, i tak dalej. Czas załadunku odzwierciedla się oczywiście na stawkę transportową i gdy mamy krótką trasę, to 5-6 godzin spędzonych na załadunku bądź rozładunku to jest naprawdę mnóstwo czasu, gdy mamy trasę przykładowo 150 km. I negocjując stawkę za transport, w takim przypadku, w przypadku krótkich tras, raczej nie powinno się trzymać stawki za kilometr, aczkolwiek można sobie potem to przeliczyć. A bardziej powinniśmy się już kierować ku stawce za roboczą godzinę bądź dzień. Dzień pracy ciężarówki, dzień pracy jednej jednostki transportowej. Jedna jednostka transportowa, czyli ciągnik, naczepa i kierowca. Tu już nie będzie wchodziła rachuba, że mamy przykładowo, bierzemy za kilometr przykładowo 4 zł, czy tam 1 euro, tylko w tym przypadku stawka może być nawet 2,5 euro, albo tam 8 czy 7 zł za kilometr. Bo wiadomo, zrobimy taką trasę tylko jedną i ta 150 km musi nas wyżywić na cały dzień, że tak powiem. Musi być opłacalny transport. Kolejna sprawa to próg opłacalności. Każda firma, każde przedsiębiorstwo, przynajmniej moim zdaniem, powinno mieć wyznaczony próg opłacalności. Próg opłacalności za kilometr, czyli stawka poniżej której nie schodzimy, biorąc ładunek, oraz stawka dniowa. Dniowa, godzinowa, roboczo godziny. To jest mniej więcej to samo. Żebyśmy wiedzieli, jako spedytor, jako ktoś, kto negocjuje stawkę, żebyśmy wiedzieli, czy nam się to w ogóle będzie opłacać. To jest wszystko do policzenia. W każdej firmie będzie inny próg opłacalności. W firmie, która ma nowiutki sprzęt, nowiutkie naczepy i tak dalej, próg opłacalności będzie inny, a firma, która ma sprzęt, że tak powiem, starszy, tabor starszy, próg opłacalności będzie inny. Także każdy przedsiębiorca powinien sobie policzyć. To jest wszystko do policzenia. Po prostu trzeba zebrać wszystkie koszty, wszystkie. Czyli naczepy, ciągniki, ubezpieczenia, zabezpieczenia, kierowca, kadry. Wszystkie stanowiska pracy rozdzielić. Oczywiście procentowo rozdzielić, podzielić tą pracę na jedną jednostkę i wyliczyć, ile kosztuje jeden dzień pracy ciężarówki wraz z kierowcą. Żebyśmy wiedzieli właśnie, biorąc ładunek, który nam zajmie więcej czasu niż jazdy, żebyśmy wiedzieli, czy się nam to będzie w ogóle kalkulować. Także próg opłacalności, stawka poniżej której nie schodzimy. Kolejnym czynnikiem, który może wpłynąć na wysokość stawki, może być udział kierowcy w czynnościach załadunkowych bądź rozładunkowych. Każdy, kto jeździł jako kierowca bądź spedytor, który wozi ładunki do dyskontów typu Lidl czy Aldi, myślę, że spotkał się z sytuacją, że kierowca rozładowuje sam towar, dostaje na rozładunku transpaletę elektryczną, pieska tak zwanego, i sam ustawia towar w rajkach, które wyznaczone mu zostały przy jego rampie. Po rozładunku towar zostaje sprawdzony i dopiero tam dostaje papiery, że się rozładował.
Nikt nie chce pracować za darmo, to jest oczywiste. Nikt. Kierowca też nie będzie pracował za darmo. Też chciałby za rozładunek jakieś dodatkowe pieniążki. I jak weźmiemy taki ładunek jako spedytor, no to może raz tam kierowca nic nie powie, ale za drugim razem zapyta się, czy ja coś za ten rozładunek dodatkowo dostanę. I musimy mieć to na uwadze, żeby sobie doliczyć taką usługę rozładunkową do tego frachtu, który negocjujemy. Kolejnym czynnikiem, który może wpłynąć, a raczej na pewno wpłynie na wysokość stawki, jest ilość miejsc załadunkowych, rozładunkowych. To jest oczywiste, że 1 do 1, czyli jedno miejsce załadunku i jedno miejsce rozładunku na trasie zajmie nam mniej czasu niż 1 do 3, czyli jeden punkt załadunkowy, 3 punkty rozładunkowe. Czyli tak zwana wycieczka. Ale są nawet 1 do 7, także sam robiłem trasę 9 do 1, czyli 9 punktów załadunkowych, 1 rozładunkowy. Także zajmie to odpowiednio więcej czasu, więc trzeba sobie skalkulować wszystkie kilometry, punkty poznaczyć, ile tych kilometrów wyjdzie, a właściwie może w tym przypadku już właśnie zadziałać zasada stawki dniowej. Bo może się okazać, że trasa będzie miała łącznie 500 km, a będziemy ją robić 3 dni. Czyli wyjdzie nam średnio po 150 km dziennie. Także no musimy wyżyć, musi nam się to opłacać. Oraz kolejność tych punktów, to jest też ważne. Może sobie klient zażyczyć, że jedziemy, przykładowo mamy 4 punkty, pierwszy punkt po trasie, drugi punkt po trasie, ale trzeci punkt musimy się cofnąć, ponieważ klient pracuje przykładowo tam do 13 godziny, no i musimy do niego zdążyć, więc musimy jechać. Zamiast to miejsce zrobić jako ostatnie, to musimy go zrobić jako przedostatnie i nadrobić kolejne kilometry i sobie to wszystko trzeba policzyć. Ile to wyjdzie? Tych kilometrów, żeby dobrze wycenić transport. Kolejne czynniki, kolejne składowe, które mogą się, które wpłyną na pewno na stawkę, wpłyną również na oczywiście na czas wykonania, bo tu wszystko jest zależne od czasu, jaki trzeba będzie poświęcić na wykonanie usługi transportowej, to punkty, wszelakie punkty dodatkowe, czyli oclenia, zdania palet. O, zdanie palet, już kiedyś to wspominałem, są ładunki, gdzie mamy palety do zwrotu, a więc przy rozładunku u klienta odbieramy tyle palet, ile żeśmy rozładowali, pustych palet, i musimy je do punktu załadunku zwrócić przykładowo do czasu jednego miesiąca, do 30 dni. No, się popsuł. SD. Śląsk Dąbrowa. Co ty tu, panie, robisz? Jeszcze takim sprzętem leciwym. Zwrot palet, czyli te koszty gdzieś tam będziemy musieli umieścić. I one będą właśnie ciążyć dodatkowo na takim transporcie. No i musimy również o tym pamiętać. Także im więcej punktów, im więcej przystanków, tym więcej czasu nam to zajmie i będziemy musieli to wykonać. Co dalej? Mogę jeszcze wspomnieć o terminie płatności, który również może być, że tak powiem, punktem zahaczenia o to, by wynegocjować wyższą stawkę, termin płatności. Im dłuższy, wiadomo, tym gorzej dla nas. Tym dłużej musimy czekać na kasę. Każdy chciałby zrobić robotę, kasę wziąć. W transporcie niestety tak nie ma. Terminy są długie, bardzo długie. Także staramy się skrócić ten termin płatności. Oczywiście kasą, jeśli negocjujemy kasę, a jeśli kasy się nie da wynegocjować, no to negocjujemy oczywiście termin płatności, żeby on był jak najkrótszy, żeby tą płynność finansową poprawiać w przedsiębiorstwie.
żeby te pieniądze były za robotę jak najszybciej. Co to więcej, to chyba wszystko. Oczywiście nie wszystko, na pewno są jeszcze inne rzeczy, o których nie wspomniałem, ale to są takie główne składowe, które przyczynią się na stawkę transportową i o których trzeba pamiętać, negocjując stawkę. To by było na tyle. Minęła fajnie droga do pracy. Także dzięki za uwagę. Powodzonka tam, szerokości. Cześć.